Witam wszystkich serdecznie z tej strony Allok. To jest moje gospodarstwo. Zacznę od takiego małego sprostowania. Ten odcinek miał być multiplayer. No i no, wszystko było w porządku. Udało nam się z Titusem połączyć. Zaczęliśmy grać. Właściwie zaczęliśmy grać, ale nie zaczęliśmy jeszcze kręcić odcinka i w pewnym momencie urwało nam się połączenie. Nie wiem, czy Titus stracił całkowicie internet, czy o co tam chodziło. W każdym razie bodajże 2 godziny temu to się stało. W tej chwili nie mam z nim żadnego kontaktu, więc prawdopodobnie internetu do tej pory nie ma. Pewnie nagra odcinek z 3. sezonu swojego, a nie multiplayer. No, w przyszły odcinek, czyli jutro nagram z nim, będzie już właśnie multiplayer, a dziś no niestety musi być tylko ten z single playera. Miałem z nim zająć się żniwami, ale no niestety nie wyszło. Z tego względu zajmę się czymś innym. Zajmiemy się sianiem zboża i rozsiewaniem nawozu. Dlatego użyjemy najpierw tego Fergusona do siania nawozu. Idziemy sobie. Pojedziemy to rozsiewać. Jeżeli nie będzie miał on nawozu, to będziemy musieli jeszcze użyć 60 i tura. Teraz sprawdzimy sobie. Stan paliwa jest jeszcze 58 litrów. Powinno nam wystarczyć na rozsiewanie, także nie będziemy jeszcze tankować. Okay. Jesteśmy przy rozsiewaczu. Odjedziemy sobie. Jeszcze troszeczkę. Okej. Musimy sprawdzić, czy jest napełniony. No nie jest, więc muszę skoczyć jeszcze po 60 i tura. Także zgasimy go sobie. Popiekniemy jeszcze 60 teraz. Na tej mapie właśnie uzupełnianie silnika nawozem, znaczy rozsiewacza, odbywa się za pomocą właśnie tura czy ładowarki i łychy do materiałów sypkich oczywiście. O ile nam się ciągniczek. Coś stało. Nie działa manualne odpalanie w tym traktorze. Nie wiem dlaczego. No, badamy to jutro już.
No coś jest nie tak. No trudno. Trzeba będę musiał to sprawdzić. No to dosyć fajnie wygląda właśnie łyżko krokodyl w naturze. Zobaczymy. Dobra, starczy. Okej. Niech on tu sobie stoi. Ale pojedziemy już z rozsiewaczem teraz na pole. Nasz zestaw wygląda w ten sposób. Jedziemy jak najszybciej na pole. Przepraszam, że w tym odcinku tak dosyć mało mówię, ale jest już w pół do drugiej w nocy. Po prostu już jestem troszeczkę zmęczony, więc nawet mi śliny brakuje w ustach. A co dopiero mowa o takim gadaniu ciągłym. Jedziemy teraz tak. Dobra, sięgamy całe pole. To znaczy przy krawędzi. Powolutku sobie rozsiejemy nawóz. Jeszcze na jednym polu tamtym. To jest tylko do połowy rozsiany nawóz. Tego trzeba tam będzie poprawić to ładnie. W przyszłych odcinkach postaramy się używać oczywiście naturalnego nawozu, czy to gnojowicy, czy obornika. Także ograniczymy trochę ten sztuczny nawóz, aczkolwiek będzie on dosyć często też używany, także chociażby z tego względu, że ma bardzo szeroki rozstaw roboczy, ma aż 36 albo 40 metrów rozsiewa. I teraz sobie kończymy to pole. Okay. Pędzimy na to drugie pole. Tutaj jest nawóz rozsiany, więc rozsiejemy to tylko tutaj w tym miejscu, gdzie trzeba.
No. Zastanawiam się, dlaczego w tej 60-ce nie działało w tej chwili manualne odpalanie. Troszeczkę mnie to martwi, ponieważ jest to jednak bardzo fajny mod, wręcz niezbędny. A tu się okazuje, że nie działa w tej chwili, także będę musiał to zobaczyć, sprawdzić. I już na jutro powinno być rozwiązanie. No. Okej. Nawóz rozsiany. Możemy śmiało wracać do domu. Dosyć zadbany jestem właśnie Ferguson, jak na swoje lato. Wygląda całkiem przyzwoicie, prawda? Dobra. Postawimy sobie rozsiewacz w tej chwili. Tutaj, gdzie był. Bo zanim jeszcze postawimy, zrobimy przyzwoite zdjęcie i screenshota. Mniej więcej coś takiego. Oczywiście będzie to miniaturka, którą zobaczycie na YouTubie. Ale to jutro rano dopiero. No. Dobra, jadę odstawić ten traktor na swoje miejsce. On sobie odpoczywa już. Chociaż właściwie sprawdźmy mu jeszcze. O, paliwa. Jakiś przyślików. Pojadę jeszcze na wszelki wypadek już w tym odcinku zatankować. Myślę, że to dobrze zrobi temu traktorowi. Musimy wysiąść. Nie za bardzo wiem, gdzie tutaj w ogóle wlewa się w Fergusonie paliwo. Ale zrobimy to z tej strony. Już zobaczmy. Może z tej? No. Jak już jestem z tej strony, to zrobię z tej. Także uzupełnimy mu paliwko. OK, uzupełniamy 100%. I sobie wyjedziemy. I jedziemy swobodnie już zaparkować. Z pełnym zbiornikiem będzie czekał na kolejny odcinek, na kolejne zadania. OK. Gasimy go teraz. Piękniemy sobie to tamtego traktora. Jeżeli mnie za słabo słychać, to napiszcie to w komentarzach. Przyciszę jeszcze bardziej grę albo jakieś podgłośnie mikrofon, jeśli to będzie w ogóle możliwe. Dobrze. No, jedziemy odstawić tur. Końcówkę.
garażu na swoje miejsce, bo nie będzie nam potrzebne w najbliższym odcinku. Zresztą jeżeli będzie potrzebne, to się oczywiście założy. No i się wracaliśmy, nie wiadomo dlaczego. Będzie trochę ciemno. Odczepiliśmy. Teraz kura ma tur. Odczepiony. No i ten traktor się zapala. To jest denerwujące. Zresztą jak sami widzicie, że nie ma tego modu na manualne zapalanie. No oczywiście postaramy się to naprawić do jutra. Dobra. Zaparkujemy sobie. Razem może tyłem. Okej. Zobaczmy, jak tam z czasem stoimy. O, wydaje mi się, że będę kończył. Także jeszcze raz bardzo chciałem Was przeprosić za to, że nie nagrałem tego odcinka z Titusem. Tylko musiałem na szybko wymyślić coś innego. No niestety, ale tak bywa czasem, że internet nawala. No trudno, nagramy go jutro. I oczywiście go zuploaduję jak najszybciej. Ten odcinek pojawi się rano dopiero. No już teraz nie chcę się go ani renderować, ani uploadować. Muszę się wyspać. Także. No. To co, to dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście też na kanał Titusa. Link będzie oczywiście w opisie. Także będziecie mogli sobie kliknąć. To tyle na dzisiaj. Cześć.